Ustawę o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia zapowiedział podczas debaty na temat Polskiego Ładu minister zdrowia Adam Niedzielski. Gdziekolwiek byśmy nie szli i czegokolwiek byśmy prywatnie nie kupowali, zawsze powtarzamy sobie płacę i wymagam. Płacę i wymagam. System ochrony zdrowia nie może być w tym względzie inny. Z tym, że w tym przypadku to my, państwo, będziemy w imieniu swoich obywateli wymagać jakości, za którą będziemy płacić. Jeszcze w tym miesiącu minister zdrowia ma przedstawić rządowi projekt regulacji. Ustawa będzie umożliwiała porównywanie wyników leczenia osiąganych przez szpitale. Chodzi o to, by w Polsce można było się lepiej leczyć, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest to ustawa, która będzie pokazywała, w których szpitalach leczy się dobrze, które szpitale mają mało powikłań, gdzie warto się leczyć. No za tym będą oczywiście także szły pewne bonusy finansowe dla tych szpitali. O potrzebie takich regulacji mówi Andrzej Zapaśnik, kierownik przychodni Baltimed w Gdańsku i ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Na pewno założenia projektu są słuszne, ponieważ no jest potrzeba monitorowania jakości opieki, nie tylko szpitalnej, ale również opieki ambulatoryjnej. Powstaje jednak pytanie, co będzie z tymi szpitalami, które radzą sobie gorzej. Będziemy starali się tym szpitalom pomagać przez wprowadzenie z zewnątrz jakiegoś menadżera, który będzie starał się tym szpitalom pomóc. Bo nie o karanie tu chodzi, a o wsparcie, tak by jak najlepiej służyć pacjentom, dodaje Andrzej Zapaśnik. Od dawna mówi się o wprowadzeniu przykładowo takiego rejestru zdarzeń niepożądanych i takiego systemu, żeby szpitale czy w ogóle placówki służby zdrowia były zmotywowane i też nie obawiały się ewidencjonowania pewnych zdarzeń, które potencjalnie mogą się wiązać też z roszczeniami pacjentów, ale właśnie temu ma służyć ta ustawa, żeby jednak takie zdarzenia były rejestrowane właśnie po to, żeby później móc wprowadzić pewne działania naprawcze w systemie organizacji opieki. Ocena wydolności placówki medycznej nie będzie prosta, zwraca uwagę prawnik Piotr Gaglik i tłumaczy, że część szpitali mogłaby lepiej pracować, gdyby były właściwie wyposażone. Część wydolności szpitali nie zależy od wydolności załogi tych szpitali, ale od materiałowych czynności, to znaczy od jakości lokalu, częściowo szpitale są w starych budynkach niedoinwestowanych, od obsługi, to znaczy infrastruktury technicznej, medycznej tych szpitali. Ustawa o jakości w ochronie zdrowia to jedna ze zmian, które mają nastąpić. Polski Ład zakłada także między innymi liczniejszą kadrę medyczną, nowe instytucje nadzorujące oraz koniec z limitami do specjalistów. Polski Ład wciąż nie doczekał się programu.